Zazwyczaj nie lokujemy naszych interview konkretnie w czasie, ale tym razem zrobimy wyjątek. Mamy luty 2021 roku i za chwilę minie rok, odkąd zamknęliśmy się w domach i zaczęliśmy troszeczkę pracować i żyć inaczej, ale nie tylko o tym. Na te ograne tematy będziemy dzisiaj rozmawiać z Małgorzatą Wypych, prezes Mental Health Center. Postaramy się wlać trochę optymizmu w tą całą sytuację i zastanowić się, what's next? Chciałem zapytać się Ciebie na początek, czy chodzisz już po ścianach, lecisz na oparach, czy generalnie co się u Ciebie dzieje tak personalnie, osobiście u Małgorzaty Wypych? Wiesz co, u mnie w zasadzie to ja nie poczułam dużej zmiany, dlatego że moje życie bardzo podobnie wyglądało przed pandemią jak teraz. Z optymistycznych rzeczy to wczoraj na Marsie osiadł łazik NASA, więc myślę, że fajne rzeczy się dzieją też na świecie. A jeżeli bym miała na coś narzekać, to no ja jednak mam taki zawód, że potrzebuję być z ludźmi, żeby czytać też informację zwrotną, jak reagują na to, co mówię. Tak? Jestem wykładowcą, robię szkolenia, więc na pewno brakuje mi teraz takiego feedbacku emocjonalnego od ludzi. Zauważam to w trakcie wykładów, jak mówię coś, czuję jakieś emocje wewnętrzne, że jestem nakręcona, że coś jest śmieszne, ale potem widzę siebie na komputerze i ja nie widzę tych emocji na twarzy. I oczywiście mam na to swoje wytłumaczenie naukowe, dlatego że no, ekspresja emocji to jest też komunikat do otoczenia. I jeżeli ja nie widzę żadnej twarzy, żadnego człowieka przed sobą, to mój mózg po prostu nie wysyła bodźców do moich mięśni, żeby one jakieś emocje pokazywały. A z drugiej strony mózg czyta, w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym właśnie z naszych mięśni. Więc ja mam taką obawę, że jak nie będę tych mięśni używała, to mi zanikną. No, mniej zmarszczek będę miała wtedy może, ale to akurat myślę, że nie jest takie ważne, ale na pewno to obniża nastrój w długiej perspektywie. Na szczęście zmarszczek się jeszcze przez ten rok nie dorobiliśmy, ale na pewno wielu z nas pracujących w szeroko pojętych biznesowych obszarach no, nie czuje się najlepiej. Myślę, że tym wszystkim też zajmuje się Mental Health Center, czyli stara się popatrzeć, zaobserwować, w jaki sposób adaptujemy się do tych nowych warunków. Pamiętam taką rozmowę z Tobą, kiedy powiedziałaś mi, że rok to jest już wystarczająco dużo czasu, żeby się do tych warunków zaadaptować. Czy podtrzymujesz to? Podtrzymuję to, natomiast warto wspomnieć o tym, że my nie jesteśmy pierwszy raz świadkiem takiego zdarzenia na masową skalę, które może powodować kryzysy psychiczne. Mamy już obserwacje z innych epidemii, SARS, MERS, Ebola, również z epidemii HIV, chociaż ona troszkę inny miała przebieg, ale w psychologii takie zdarzenia nazywa się katastrofami niepewności i zalicza się do nich również powodzie, jakieś sztormy, trzęsienia ziemi. I to są takie wydarzenia, które mają bardzo długi przebieg. Nie wiemy, jaka będzie dynamika, co się za chwilę podzieje i nie wiemy, ile będzie ofiar. No i generalnie pandemia jest właśnie takim zjawiskiem, tak, że trwa długo, jakieś fale, jakieś decyzje rządu nieprzewidywalne. I co my wiemy o tym? Że pierwsze miesiące to trochę jest na adrenalinie, tak, że jest szok, że jest potrzeba adaptacji, nauczenia się wielu nowych rzeczy, jest faza heroizmu, jest też tak zwany miodowy miesiąc, że się chwała bohaterom, że się karmi służby, a potem jest faza takiego spadku emocjonalnego, faza rozczarowania. Apatii. Apatii, ale też agresji, stygmatyzacji, zaniku zaufania. I my to przeżywaliśmy tak naprawdę w okolicach czerwca. Aczkolwiek szło lato i wszyscy myśleli, że pandemia sobie pójdzie, nie poszła niestety. Dawno temu to już jakieś zamieszłe czasy, od tej pory jeszcze parę etapów było po drodze. Było parę etapów, natomiast to był taki moment rzeczywiście, gdzie zamieszki na całym świecie się pojawiały, gdzie pojawiała się stygmatyzacja lekarzy i w ogóle personelu medycznego. I od tej fazy w zasadzie następuje odbicie i ludzie zaczynają sobie lepiej radzić. Jest tak zwana faza wzrostu. We wszystkich tych katastrofach naturalnych, czy to nawet jest taka masowa strzelanina, że nie wiem, jest active shooter, idzie, zabija ludzi, to też mniej więcej taka jest dynamika, że jest spadek, a potem od tego się odbijamy i następuje coś, co się nazywa wzrostem. I rok czasu to jest wystarczający okres, żeby ci ludzie, którzy mieli jakieś objawy pokazać, żeby oni je pokazali, żeby rzeczywiście odczuli to na sobie w postaci, nie wiem, zaburzeń lękowych, depresji czy nawet stresu pourazowego, ale zdecydowana większość ludzi i metadane pokazują, że to może być nawet 80% zaadaptuje się do tej nowej sytuacji. Czyli to w pewnym sensie było do przewidzenia i idzie tak. To takimi utartymi wręcz kanonami, czy stereotypowymi zachowaniami, jakimi ludzkość po prostu, jakie ludzkość demonstruje przez całe różne wieki, tak? Tak, jest stała dynamika po prostu i no, jesteśmy gatunkiem, który jest w miarę silny. Mimo wszystko, więc się adaptujemy i do takich sytuacji. Natomiast jak ja mówię adaptacja, że ludzie wrócą do normalnego poziomu funkcjonowania, to często się pytam, a skąd pani bierze w ogóle takie dane? Ja mówię, no dobra, były metadane, a co to znaczy, że się ludzie zaadaptują? Ja mówię, to znaczy, nie mają objawów klinicznych.
Czyli my możemy mieć spadek nastroju, ale on się mieści w jakiejś normie, dlatego że to jest normalna reakcja na nienormalną sytuację. Więc to, że my trochę gorzej funkcjonujemy, mamy apatię, spadki nastroju, to nie jest od razu jakaś, bym powiedziała, patologia, tak? Ta reakcja jest właściwa, bo rzeczywiście w wielu przypadkach nam się jakoś życie jakby mocno pozmieniało, tak? No dobrze, no ale w takim razie, jeżeli wiesz, mamy po 20, 30, 40, 50 lat, no to w takim razie ten rok to jest zaledwie wycinek naszego życia i czy możemy zaryzykować w takim razie twierdzenie, że tak naprawdę nie dzieje się aż tak źle, jak wszyscy dookoła mówią, jak wszystkie media trąbią i tak dalej. No bo od tych diagnoz pesymistycznych, od tych prognoz, które pokazują, że do normalnego życia nie wrócimy przez kolejny rok, dwa, a może i nawet nigdy, aż się roi, czy w takim razie możemy powiedzieć, że to naprawdę nie dzieje się tak źle? Widzę, że patrzysz na mnie z taką nadzieją, że teraz powiem, no tak, że nie dzieje się źle. I powiem tak, nie jest tak źle. Natomiast nie chciałabym pominąć w naszej rozmowie też osób, które rzeczywiście ponoszą konsekwencje psychologiczne. Pierwsze badania z 2020 roku na przykład pokazują, że między 30 a 60% personelu medycznego ma objawy kliniczne depresji, lęków i PTSD. Więc personel kliniczny na pewno tutaj ponosi ogromne konsekwencje pandemii. Natomiast to, co się też podziało, to jest na pewno wzrost przemocy domowej. O tym też dużo było mowy. No to z tego tytułu, że tam, gdzie ta przemoc jest i ktoś może wyjść do szkoły i wyjść do domu, to unika sytuacji, kiedy sprawca czuje się sprowokowane, tak? Więc to zjawisko nasiliło się, tak? To są jakieś konkretne bardzo konsekwencje negatywne w pandemii. Ale mówisz też bardzo ciekawe dane odnośnie na przykład alkoholizmu wśród pracowników. To jest coś dość zaskakującego w sumie, czego no, przez dłuższy czas przed wydarzeniami, jakie mają miejsce, no, nie obserwowaliśmy, nie dyskutowaliśmy takich akurat Znaczy, powiem tak, danych nie mam, ale rozmawiam z osobami, które zajmują się terapią uzależnień i już od wiosny zeszłego roku mieli wzrost osób zgłaszających się na terapię i to były nowe osoby, nowi pacjenci, czyli nie ci, którzy wracają po raz kolejny na terapię, ale to były osoby, które nigdy wcześniej nie miały problemów z piciem, a nagle mają ciągi alkoholowe tygodniowe i to wysokoprocentowe alkohole piją. Tak? W ogóle wzrost. Logują się do komputera o 11, nie o 9. Tak? A drugie źródło to właśnie są korporacje i zapytania o to, co mamy zrobić z pracownikiem, że wydaje nam się nawet na połączeniu wideo, że on jest po prostu pod wpływem alkoholu, czy my możemy go skontrolować, jak go wspierać, czy go od razu zwalniać, czy jakąś zaoferować pomoc. To jednak nie brzmi optymistycznie, sorry. Nie brzmi to optymistycznie. Tak. Są też pracownicy, którzy regularnie w poniedziałki się nie pojawiają w pracy na przykład, nie? Po weekendzie, więc my się trochę z tego śmiejemy, że takie zjawisko zaistniało, ale to są poważne rzeczy, bo jeżeli ktoś w pracy jest pod wpływem alkoholu, to my możemy zareagować szybciej. Jak jest w domu, to my trochę nie mamy jak po tego pracownika sięgnąć, to już są nowe przepisy potrzebne, umowy z pracownikami, że oni się zgadzają na to, że mogą być skontrolowani również w domu. No to jest stanowisko pracy, więc pracodawca teoretycznie ma prawo, żeby takie stanowisko skontrolować, ale na to pracownik musi też wyrazić zgodę. Więc no, trochę się sytuacja komplikuje. Natomiast z drugiej strony ja widzę też po roku, bo na początku było tak, co mamy zrobić, dajcie nam jakieś rozwiązania, żeby o tych ludzi zadbać i było dużo psychoedukacji, były warsztaty z odporności psychicznej i to jest bardzo fajne, dlatego że są badania pierwsze z 2020 roku, że organizacje, które zadbały o zdrowie psychiczne pracowników, czyli coś zrobiły, tak, jakoś zwiększyły poczucie integracji, zaopiekowały się tymi pracownikami, dali im jasne komunikaty, co się będzie działo, dali im dostęp do jakiegoś wsparcia psychologicznego, notują wzrost zaangażowania emocjonalnego. Co jest w ogóle super dla mnie, bo ja się tego najbardziej obawiałam, że ludzie siedzą w domu i robią pracę. Tracą tą więź z firmą. Tak, produktywność nie spada, ale spadają relacje, tak? I nagle się okazuje, że ta energia organizacji, którą ładują w to wsparcie psychologiczne czy w well-being, nie idzie na marne. Że to rzeczywiście podtrzymuje więzi między ludźmi, więc to się opłaca. Natomiast miałam takie poczucie, że to wszystko było na zasadzie, powiedzcie nam, co działa, dajcie nam jakieś narzędzia, jakieś pomysły, podsuńcie i to nie we wszystkich organizacjach ludzie to kupują. W takim sensie, że no, jeżeli mamy jogę raz w tygodniu, to nie każdy chce iść na jogę, tak? Więc to nie jest jakieś rozwiązanie dla wszystkich. A w tym roku widzę już pewną zmianę, to znaczy pracownicy oddolnie sobie wymyślają, jak oni chcą się integrować. Czyli nie odgórnie, że tutaj dajemy wam jakiś program, ale komunikacja jest ułatwiona między nimi, tak? Co nam jest potrzebne, czego nam brakuje, to sprawdźmy, jak my możemy to sobie dostarczyć, tak? Więc
To jest, myślę, fajne i myślę sobie, że pandemia de facto spowodowała pewne wyhamowanie, że my nie lecimy jak z klapkami na oczach w jakimś pędzie, tylko ej, ale po co ja w ogóle pracuję, w jakich warunkach ja pracuję. Na pewno jest jakiś moment refleksji, na pewno jakiegoś restartu, to jest jasne i myślę, że bardzo też potrzebne, ale powiedz mi jeszcze taką rzecz o tych wszystkich aspektach, o których teraz wspominasz. Tym wszystkim zajmuje się też Mental Health Center i tak dalej. Jak wygląda taka wasza bieżąca działalność, praca z firmami, praca z organizacji, praca z ludźmi? Mhm. Czego ludzie potrzebują w tym momencie, jakbyśmy mogli tak powiedzieć, taką pigułkę, czym tak faktycznie Mental Health się zajmuje? Mhm. No, mamy tutaj trzy obszary, w których jakoś rzeczywiście wzmocniona jest praca w tym roku. Z jednej strony to jest psychoedukacja, ale dlaczego to jest takie ważne? Bo w pandemii my reagujemy różnymi emocjami, w ogóle w kryzysach różnego rodzaju. Różnymi emocjami są zmiany fizjologiczne, trudności ze spaniem, napięcie, irytacja, krzyki na rodzinę. Czy jest jakiś zestaw objawów, które przechodzimy w kryzysie. I ludzie jak wiedzą o tym, że moje zachowanie to nie wynika z tego, że zwariowałem, tylko po prostu sytuacja powoduje, że ja się zachowuję inaczej, to już spada napięcie i ludzie mają większą szansę na regulowanie swoich emocji. Czyli my uczymy ludzi, dlaczego w ogóle ta sytuacja wyzwala różne stany, że jesteśmy chronicznie zmęczeni, że mózg jest przemocowany, że nie potrafimy się oderwać od pracy. Znów nie brzmi to optymistycznie. Nie brzmi optymistycznie, ale na to są proste rozwiązania, tak? Bo ja mówię, słuchajcie, no jakby przyjrzyjmy się, czym się rzeczywiście różni nasz dzień teraz od dnia, kiedy my musieliśmy jechać do pracy, tak? Trzeba było wstać, umyć zęby, uczesać się, zjeść śniadanie. Stać w korku. W korku można sobie było posłuchać muzyki, zadzwonić do przyjaciółki. Ja bardzo fajnie wspominam, teraz moje córki są starsze, ale to był fajny rytuał, jak je odwoziłam i się z nimi żegnałam. Widziałam, jak idą do szkoły i sobie myślałam, dojrzewanie, nie? Odrywają się ode mnie. Ja to miałam każdego dnia, kiedy je zawoziłam do szkoły, a jak potem biegły do samochodu, bo moje dzieci biegły do samochodu i kto pierwszy powie mamie, co się działo. I to był taki miły moment, nie? Że tak rywalizują sobie, lecą moje córki. No, ale to wróci, to przecież tylko wycinek. Ale zmierzam do tego, że to jest jakiś rytuał. To jest rytuał rodzinny. Rytuał odstawiania dzieci gdzieś, rytuał przebrania się w jakieś ubrania robocze, tak, że no do pracy nie pojadę w piżamie, a teraz mogę sobie siedzieć w piżamie w pracy. Nabieramy też innych rytuałów. Nabieramy innych, ale ich jest bardzo mało na razie. A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że rytuały mówią, że nic się nie zmieniło. A jeżeli my nagle jesteśmy odcięci od wielu rzeczy i myślimy sobie, Boże, jak ta rzeczywistość się zmieniła, to rytuał ratuje nasz mózg. Rytuał mówi, jest bezpiecznie, bo robisz coś znanego, co jest stare. A my wszystko sobie powywracaliśmy do góry nogami. Ja? Więc te mózgi myślą sobie, ej, to jest jakaś dziwna sytuacja, czemu ja jestem cały czas w piżamie. Ja? Więc rytuały są ważnym mechanizmem radzenia sobie. Nie? Więc my mówimy o bardzo prostych rzeczach. Druga rzecz, bo spytałeś, co robimy, nie? Więc ci powiem. Dużo organizacji widzi, że pracownicy sobie nie radzą i że też takie edukowanie nie wystarcza, więc szkolą pracowników, czy dają możliwość jakby rozwoju takiego osobistego w kontekście odporności psychicznej. I tutaj już jest naprawdę, podejście jest kreatywne, każdy ma swoje, my też się tym zajmujemy. I bardzo dużym obszarem działania jest też przygotowanie menadżerów do tego, jak rozpoznawać, że pracownicy mają jakiś kryzys, szczególnie zdalnie. I teraz przed pandemią to można było obejrzeć człowieka i podejrzewać, że on, coś się z nim dzieje, bo on miał jakieś zmiany w zachowaniu. Online nie zawsze to wyłapiemy, więc my uczymy prowadzić śmiałą rozmowę o tym, co się z tobą dzieje, co jest pewną linią trudną do przekroczenia dla wielu menadżerów, nie? Że ja mam spytać swojego pracownika tak nie o zadanie, ale o życie w ogóle. Rok czasu za nami, jakbyś tak miała krótko powiedzieć, czy lepiej jest ten rok przeżyć i zaobserwować, jak nasz krąg, powiedzmy, cywilizacyjny, europejsko-amerykański, adaptuje się do nowych rzeczywistości, czy też lepiej zrobić tak, jak zrobiono w Chinach, czyli zamknąć się na totalny locked, totalny full przez 2 miesiące i już w lecie następującym po pandemii wyjść na miasto. Co jest lepsze? Czy taki radical shock, czy A ty ufasz w te dane z Chin, że oni tak mogą sobie ja je obserwuję odnośnie łańcucha dostaw. Gdyby tego łańcucha dostaw nie było, wiedziałbym, że choroba istnieje na tyle mocno. Nie badam danych, patrzę tylko i wyłącznie na to, czy dochodzą surowce, produkty i czyli wyciągasz wnioski na podstawie jakichś tam... Na podstawie tego, że albo jest przecięty ten łańcuch, albo nie, więc to, ale zakładam... Wiemy, że nie ma lockdownu w Chinach, ale nie wiemy, czy nie ma tam epidemii dalej, tak? Więc ja nie wiem, czy... Ja myślę, ale na pewno jest różne podejście. Które podejście według ciebie byłoby lepsze?
Ja nie wiem, ja nie jestem specjalistą od makroekonomii, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Natomiast ja sobie myślę, że poza tym, że przykre jest to, że ludzie umierają i jak to brzydko się teraz mówi w Polsce, jest nadwyżka zgonów, bardzo nie lubię tego słowa, czyli płacimy bardzo wysoki koszt za pandemię i pewnie też wynika to ze słabej organizacji naszego rządu, wszystkich tych akcji pomocowych, no nie działa to tak jak powinno, to myślę sobie, że takie sytuacje naprawdę duże korzyści mogą nam przynieść, bo jest szansa po prostu na wzrost świadomości tego, czego ja potrzebuję, których ludzi ja w życiu się potrzebuję, czy ja rzeczywiście potrzebuję jeździć na te Kanary 3 razy w roku, bo możliwe, że to jest po prostu luksus, a wystarczy mi też to, co mam w najbliższym otoczeniu do zaspokajania jakichś potrzeb. Czyli dla mnie każdy kryzys ma bardzo duży potencjał rozwojowy i na poziomie makro, i na poziomie mikro, czyli na poziomie każdej jednostki. To, że organizacje się teraz przyglądają relacjom i jakby starają się zaspokoić potrzeby swoich pracowników, to jest bardzo intensywna potrzeba, super. Do nas naprawdę dzwonią firmy, które do tej pory by nie wpadły na taki pomysł, żeby się zająć zdrowiem psychicznym, czyli jakaś świadomość się tam budzi. A z drugiej strony my uczymy ludzi tego, żeby się zajęli sobą. Czyli przyjrzyj się temu, co ty teraz czujesz, czy jesteś głodny, czy jesteś zmęczony, czy chce ci się spać, czy potrzebujesz wyjść na zewnątrz, żeby nie słyszeć dziamdziania dzieci wokół głowy, tak? I to jest taki moment, w którym ludzie się zatrzymują, myślą sobie, a czego ja potrzebuję? I dla mnie to jest super, że się ta pandemia wydarzyła pod tym względem, że ludzie mogą sobie jakby przemyśleć to, kim ja jestem i czego ja w życiu potrzebuję. My się zatrzymamy w tym momencie. Myślę, że do tematu jeszcze wrócimy. Myślę, że to nie koniec przygód na tym odcinku. No, na pewno nie. Na pewno nie, jeszcze sporo przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem była Małgorzata Wypych. Małgorzata Wypych z Mental Health Center, szefowa naprawdę ciekawego labu, który zajmuje się tym, co dla nas w ostatnich miesiącach bardzo istotne. Dziękuję.